wszystkie Boże stworzenia. Yasir Arafat potrafił wywrócić wszystko do góry nogami. W Jordanii działał 3 lata i 25 razy zrywał zawieszenia broni zawarte z królem, nim został wygnany do Libanu. Tam, uwikłany w wojnę domową, zdążył podpisać i unicestwić 74 rozejmy w ciągu jednej dekady. Całe życie Arafat tułał się po świecie, wszczynał intifadę i doprowadzał bliźnich do białej gorączki. Komunikaty o śmierci Arafata nadano bladym świtem ze wszystkich minaretów. Muezyni podkręcili głośniki na maks, zrywając zaspaną Jerozolimę na równe nogi. Wszelkie Boże stworzenia, trzymane na dachach, koguty, kozły i osiołki w przerażeniu przemieniły miasto w istny Armagedon. Jedynie przez kilka godzin zatrzaśnięte były witryny sklepów. Wkrótce arabski bazar ożył i mogłem zrobić zakupy. Warzywa i owoce, przygrzewane przez południowe słońce, nabierają słodyczy, winogrona, grejpfruty, kaki, buraki, a nawet ogórki są słodkie, aż boję się kupić cytrynę. Słońce czuć tym bardziej, że Jerozolima leży pośrodku pustyni. Pył i piasek w pół dnia przemieniają białą koszulę w szarą. Walka jest straceńcza, a jednak zawsze mam wypastowane buty. Nie spotkałem takiego drugiego. Wszyscy dali za wygraną. Suchy klimat ma też swoje zalety. O poranku robię przepierkę, wieszam na sznurku i biorę prysznic. Po wyjściu z łazienki zdejmuję suche jak pieprz pranie i mogę zabrać się za prasowanie.